Dobry wieczór, Joanna Kowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na evencie związanym z premierą marki perfum Sorwella z okazji jubileuszu konkursu Miss Polonia, a ze mną jest jedna z finalistek tegorocznego konkursu Miss Polonia. Przedstaw się nam, proszę. Witajcie, z tej strony Karolina Jamka. Cześć Karolino, powiedz nam, zadam Ci na początek pytanie, czy zawsze to było Twoim marzeniem, żeby w ogóle startować do konkursu piękności? Czy marzyłaś o tym od dziecka, czy może ktoś Cię namówił, czy to był spontan? Bo historii tutaj dzisiaj usłyszałam naprawdę wiele. Jaka jest Twoja historia? Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i zobaczyłam gdzieś w internecie piękne kobiety w kryształowych sukniach. Stwierdziłam, ja też tak chcę, ja też tak mogę. A potem okazało się być to ciężkim wyzwaniem, wiadomo. Życie dorosłego czasami nie rozpieszcza, tak jak to dzieci są rozpieszczane, ale przeszłam się wtedy przed domem. Stwierdziłam, kiedyś nadejdzie ten moment, znajdę tę siłę i oto jestem. Super, gratuluję serdecznie, bo uważam, że już znalezienie się w gronie finalistek jest ogromnym sukcesem, więc gratulacje. Powiedz nam o swoich obecnych odczuciach, czy stresujesz się, czy bliżej, im bliżej gali finałowej, tym stres jest większy, czy właśnie się z tym oswajasz i może ten stres nie jest wcale aż tak duży? Oczywiście, że się stresuję, ponieważ jak to przed każdym występem jest stres, ale jeżeli jest go za dużo, to zamieniam to w ekscytację, po prostu cieszę się. Nie staram się odczuwać tego jako coś negatywnego, tylko staram się odczuwać to jako coś pozytywnego i myślę, że stres tak rozumiany każdemu pomaga przed występami. Super, a powiedz nam, bo tutaj dzisiejszy event jest związany z właśnie premierą marki perfum. Czy masz tutaj wśród marki Sorwella swój ulubiony zapach spośród tych trzech? Tak, mam swój ulubiony zapach, natomiast jest to zapach, o którym musicie usłyszeć. Jest to szafran i noszę go, odkąd go odkryłam, codziennie ze sobą w torebeczce. To jest taki mały podręczny, kocham. A na co dzień masz swoją jakąś stałą markę perfum, czy kombinujesz i mieszasz po prostu? Kombinuję, mieszam. Również perfumy to jest rzecz, którą lubię dostawać w prezencie, także ci, co mnie znają, wiedzą, że mogą mi to ofiarować i wybierają różnego rodzaju podarunki związane właśnie z perfumami. Także dużo testuję. Super, więc słuchaj, gala finałowa już jest niedługo, prawda? Bo zostały niespełna 3 tygodnie. Gala będzie transmitowana na żywo. Życzę oczywiście powodzenia, ale czego jeszcze możemy Ci życzyć przed tą wielką galą? Żebym się nie rozchorowała, bo tak biegam jak szalona, że mam nadzieję, że moja odporność wytrzyma. To w takim razie tego Ci życzymy. Oczywiście powodzenia. Dla mnie już wszystkie jesteście wygranymi i każda z Was jest piękna i wartościowa i to jest najważniejsze. Więc powodzenia i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również i do zobaczenia. Zapraszamy na galę.